Koledzy, to będzie mniej więcej tak. Rząd nasz, tymczasowy rząd lubelski, ustanawia republikański ustrój państwa. Ogłasza wolność sumienia, druku, słowa, zgromadzeń, 8-godzinny dzień pracy oraz równouprawnienie wszystkich obywateli. W tym chłopów, panie Daszyński? Tak, chłopów też. Usiądziecie wreszcie, kolego Witos? Ja wolę chodzić, wolę. Dobrze, dalej. Nie zaświta lepsza dola nad narodem polskim, jeżeli większość nie ujmie w swoje ręce budowy podwalin naszego życia państwowego. Wojsko jest z nami. Marszałek Piłsudski także. Dobrze. W tym chłopi, panie Edwardzie Ryzuśmigoń. Bardzo dobrze. Robotnicy również popierają. Będziecie się tak kręcić, kolego Witos. Aj, stałem na lewej nodze, prawa zdrętwiała. Rozkazam, rozkazam. Panowie, tworzymy historię, skupcie się na moment. Tak, tak, tak. Nad umęczoną ludzkością wschodzi zorza pokoju i wolności. W całej Europie lud pracujący dochodzi do władzy. Gdzie on się podział? Wincenty! Wincenty! No, chodził w lewo, w prawo i wyszedł z rządu. No nie ma to nie ma, trudno. Ogłaszać? Ogłaszaj. Zapraszaj. Tu w Lublinie powstał pierwszy rząd niepodległej Polski. Zapraszamy na inscenizację historyczną tego wydarzenia do auli Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS przy Placu Litewskim. 7-8 listopada.